Dzień dobry, szanowni państwo. Spotkaliśmy się na briefingu prasowym w bardzo ważnej sprawie. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się bardzo ciekawy dokument. Jest to sprawozdanie z przeprowadzonego zadania audytowego na temat działań Rządowego Centrum Legislacji za czasów prezesury posła Szczuckiego, człowieka z Elbląga. Ten raport zawiera zatrważające informacje. Zgłaszają się do nas mieszkańcy Grudziądza, którzy już przeczytali ten raport i pytają się, czy to jest prawda, czy faktycznie to, co jest opisane przez audytorów Rządowego Centrum Legislacji, jest prawdą. Znajdują się tam szereg nieprawidłowości dużego kalibru, które elektryzują opinię publiczną. Z takich najważniejszych tutaj nieprawidłowości, które możemy przeczytać w tym audycie, że tutaj budżet Rządowego Centrum Legislacji został obciążony przez szereg działań w zakresie wykorzystywania samochodów służbowych, rozliczania delegacji służbowych, którym celem nie była realizacja zadań statutowych RCL-u, pobieranie wynagrodzenia za pracę, która nie mieściła się w obowiązkach służbowych pracowników i pozostawiała bez związku z realizacją zadań statutowych, zakup materiałów promocyjnych pozostających bez związku z realizacją zadań statutowych oraz organizacją wydarzeń poza siedzibą, których założenia oraz faktyczny cel nie odpowiada nałożonym obowiązkom ustawowym w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej, polegającej na upowszechnianiu oraz popularyzowaniu wiedzy o legislacji oraz ujednolicaniu praktyki legislacyjnej. Opinia publiczna w Grudziądzu jest jak najbardziej zainteresowana tym faktem, ponieważ pan Szczucki jako prezes RCL-u upodobał sobie, w cudzysłowie z niewiadomych powodów, województwo kujawsko-pomorskie, ponieważ jak tutaj czytamy w tym raporcie, w 2023 roku odbył 16 delegacji krajowych, w tym 13 aż do województwa kujawsko-pomorskiego i często odwiedzał nasze miasto. Tutaj państwo dokładnie o tym informowali poprzez swoje media. Tutaj pan prezes tutaj Szczucki wraz ze swoimi pracownikami odwiedził na przykład komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej i przekazał 3 samochody strażackie, spotkał się z prezesem GKM-u, brał udział w spotkaniu z mieszkańcami Jabłonowa, Brodnicy, Świecia, w powiatowych dniach obchody Dnia Strażaka w Chełmie i opinia publiczna pyta się nas, czy faktycznie te wszystkie aktywności, te wyjazdy służbowe związane były z realizacją zadań RCL-u. Jak tutaj z tych doniesień medialnych, z tego raportu widzimy, że zostały zatrudnione osoby do specjalnej powołanej przez tutaj Szczuckiego prezesa RCL-u do danej komórki edukacyjnej 6 osób i w tym okresie one zostały zatrudnione w okresie, gdy funkcję objął właśnie prezes RCL-u i odeszły od razu po czasie, kiedy ten pan objął mandat poselski. I w tym okresie te osoby zarobiły około 900 tysięcy złotych. Jest to olbrzymia kwota. Jeszcze jak dodamy do tego kwotę 400 tysięcy złotych związaną z prowadzoną działalnością RCL-u poza Warszawą, kwota ta opiewa na ponad 1 300 000. Cieszymy się, że jest tutaj ten dokument, że teraz będą służby pracować i pytamy się pana prezesa, na co faktycznie te kwoty zostały przekazane. Wiemy już, że pan poseł Szczucki w trybie wyborczym pozwał pana premiera Donalda Tuska za opublikowany raport oraz za informacje na temat nieprawidłowości, jakie stwierdzono w Rządowym Centrum Legislacji. Bardzo się z tego cieszymy, dlatego że sam fakt, że zatrudnia się w rządowej agendzie do obsługi prawnej KPRM-u oraz innych ministerstw, tak zwane słupy, czyli osoby, które nie świadczą pracy, a pobierają bardzo wysokie wynagrodzenie, nie pojawiając się w miejscu pracy, no to trochę przypomina świat przestępczy, bo na słupy z reguły robi się przekręty z bankami, czy oszukuje się przedsiębiorców, czy osoby fizyczne. Wiemy już, że wśród tych osób fikcyjnie zatrudnionych w Rządowym Centrum Legislacji w czasie przed kampanią wyborczą i kampanii wyborczej są osoby, które były przewiezione w teczce przez pana ministra Szczuckiego do Grudziądza jako kandydaci z list Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miejskiej.
I bardzo się cieszymy ze względu na ten proces, bo teraz w sądzie zostaną ujawnione te nazwiska i poznamy, czy także poza tymi przewiezionymi w teczce kandydatami są też lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, oczywiście nasz dzisiejszy briefing dotyczy bezpośrednio raportu, który ujrzał światło dzienne, raportu dotyczącego Rządowego Centrum Legislacji, którego dyrektorem był pan poseł Szczucki, pan poseł, który dzisiaj kandyduje do Europarlamentu i to jest, myślę, dobra wiadomość dla Polaków, ale także dla Grudziądzan, że mają możliwość w sposób bezpośredni zapoznać się z dokumentem, który wykazuje pewne nieprawidłowości, który pokazuje osobom, które głosowały na ugrupowanie, które reprezentuje pan poseł Szczucki, aby ewentualnie zweryfikować swoje poglądy przed zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu. Te wybory do Europarlamentu są bardzo ważne dla Polaków, ale są ważne dla Grudziądzan, dla Polski, ale także i dla naszego miasta, bo drodzy Państwo, w tym dniu zadamy sobie pytanie, czy chcemy być dalej w Unii, jaki jest kierunek i jaka jest szansa, abyśmy mogli być Europejczykami, czerpać z tego tytułu różnego rodzaju korzyści. I drodzy Państwo, już dzisiaj oczywiście zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wyborach do Europarlamentu, do postawienia na sprawdzonych, dobrych kandydatów, do kandydatów, którzy nie obiecują gruszek na wierzbie, do osób, które nie obiecują odbudowy zamku za 400 milionów złotych, do osób, które nie stawiają celów bez pokrycia. Drodzy Państwo, drodzy Grudziądzanie, zapraszamy do wyborów do Europarlamentu. Spotkajmy się przy urnach wyborczych. Dzisiaj radni Koalicji Obywatelskiej mówią o tym, że taki raport ujrzał światło dzienne. Radni Koalicji Obywatelskiej mówią o tym, że w tym raporcie kierowanym przez pana posła Szczuckiego są nieprawidłowości. To jest dokument publicznie dostępny, z którym mam nadzieję zapoznali się Polacy, ale i także zapoznali się Grudziądzanie, jak mówi wiceprzewodniczący Jakub Kopkowski. Staramy się pokazać Grudziądzanom z naszego punktu widzenia, tym Grudziądzanom, którzy być może w wyborach do parlamentu w 2023 roku wybrali inną opcję niż ta, którą my reprezentujemy. I dzisiejsze nasze spotkanie służy ku temu, aby pokazać mieszkańcom Grudziądza, ukazać raport, który ukazał się i w którym, który swego czasu, czyli Rządowe Centrum Legislacji, kierował pan poseł Szczucki. Ja rozumiem, że liczycie, że zwolennicy pana Szczuckiego jednak na was zagłosują, czy będą się zastanawiali? Nie, to nie chodzi o to, że my próbujemy teraz kogoś z formacji pana posła Szczuckiego zachęcić do tego, aby głosował na Koalicję Obywatelską. Bardziej chcemy, aby to nasze dzisiejsze spotkanie było takim głosem rozsądku, takim światełkiem w tunelu dla tych Grudziądzan, którzy nie mieli dotychczas okazji publicznie dowiedzieć się, jaką instytucją kierował pan poseł Szczucki i do jakich nieprawidłowości tam dochodziło. Na co konkretnie liczycie? Jest raport, jest zawiadomienie. Na co liczycie? Jak to się skończy? W tym jeszcze bardziej w takim okresie wyborczym. No liczymy przede wszystkim wszyscy Polacy, którzy poszli do urn 15 października, liczą na to, że zostaną rozliczone te wszystkie liczne nieprawidłowości. Tutaj mówimy o kwocie, o wyprowadzeniu z Rządowego Centrum Legislacji kwoty 1 000 000 złotych na tak zwane słupy, czyli na fikcyjnie zatrudnione osoby, na, o czym nie powiedzieliśmy wcześniej, na gadżety i materiały promocyjne, które były wykorzystywane w kampanii wyborczej na koszt podatników ze środków z budżetu Rządowego Centrum Legislacji. Do takich sytuacji nie może dochodzić, a już zwłaszcza w Rządowym Centrum Legislacji, które odpowiada za obsługę prawną najwyższych instytucji w państwie. Przecież idealnym przykładem jest tutaj ta odbudowa zamku krzyżackiego, o którym mówiłem, być może pan radny Żebrowski coś się na ten temat więcej powie, ale szanowni państwo, twarzą tego projektu między innymi był właśnie pan poseł Szczucki. No i ja przypomnę tylko, że w owym czasie pan obecnie minister, ówczesnie poseł Tomasz Szymański zadał jasne, konkretne pytanie. A może
może mieszkańcy zdecydują o tym, czy zamek miałby być odbudowywany. Oczywiście my nie negujemy tego, bo gdyby były pieniądze w budżecie miasta, czy też byłyby to środki zewnętrzne, jak najbardziej, ale myślę, że mamy o wiele większe potrzeby w naszym mieście. Ale pan poseł Tomasz Szymański wtedy jasno powiedział, może zapytajmy mieszkańców, czy nie warto zbudować 40 lokalnych dróg, czy nie warto wybudować 4 baseny przyszkolne i może to jest właśnie ten kierunek. A pytając się mieszkańców, pytając się Grudziądzan, a nie obiecując czegoś, czego tak naprawdę, drodzy Państwo, no dzisiaj jest to w kategoriach naprawdę zupełnie wirtualnych. Tylko ten raport ogólnie mówi tak, że działaniem tutaj prezesa RCL-u, znaczy współpracowników tego pewnego wydziału, było zabezpieczenie interesów prezesa jako kandydata na posła PiS z okręgu toruńskiego i że powyższa sytuacja nie miała precedensu w dotychczasowej historii działalności RCL-u, więc jest to sprawa, że tak powiem, dużego kalibru. A tutaj jest szereg jakichś regulaminów, rozporządzeń, jest nawet ustawa o pracownikach urzędów państwowych, gdzie mówi, że musimy dbać o transparentność i jednoznaczność relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne, że musi być zachowana neutralność polityczna. A niestety ta neutralność polityczna zarówno ze strony prezesa RCL-u, jak jego pracowników, którzy zostali zatrudnieni na ten czas jego pełnienia, no nie została zachowana. Liczymy na mądrość i odpowiedzialność wyborców, że przeanalizują ten raport, zapoznają się z nim. On jest ogólnie dostępny na stronie internetowej RCL-u. No i podejmą odpowiedzialną decyzję w czerwcu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.